mimo tego, że próbowaliśmy, mimo tego, że będziemy starali się jeszcze tutaj wspomóc brać studencką w drugim czytaniu, bo jeszcze taką możliwość mamy. Oczywiście tutaj na sukces taki w 100% nie mamy co za bardzo liczyć, a może nastąpi jakieś olśnienie wśród większości parlamentarnej i w rządzie, ale w zakresie tych kwestii dotyczących odpłatności za drugi kierunek studiów, no to zbyt dobrych wiadomości, a właściwie w ogóle dobrych wiadomości dla studentów niestety nie ma, bo rząd, koalicja większościowa szykuje im odpłatność i tam była pewna modyfikacja zgłoszona w porównaniu z projektem tym pierwotnym projektu ustawy, bo ten pierwotny projekt zakładał tak zwane 10% limity dla studentów danego kierunku studiów, a żeby móc studiować na drugim kierunku studiów, w tej chwili uzależniono to od ilości uzyskanych punktów w tej klasyfikacji ECTS-u. Natomiast wydaje mi się, że niestety to jest rozwiązanie gorsze niż to pierwsze planowane, dlatego że ono może spowodować, krótko mówiąc, że ilość tych punktów uzyskiwanych może być na przykład zdecydowanie mniejsza niż te 10%. A wiadomo, jak to jest, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, no bo krótko mówiąc, te pieniądze, które będą wpłacali studenci za drugi kierunek, one będą trafiały do uczelni. W związku z tym, oby nie było tak, ja bym się mylił, że uczelnia będzie się starała za wszelką cenę jak najwięcej tych pieniędzy po prostu pozyskać dla siebie, w związku z tym podwyższać te wymogi w stosunku do studentów, ażeby jak największa część braci studenckiej płaciła. No i wyszedł jeszcze dodatkowy smaczek w tym względzie, moim zdaniem kompromitujący, bo tak być nie powinno, w ogóle nie powinno być tych opłat, zacznijmy od tego, dlatego że powinniśmy wręcz premiować tych wszystkich, którzy chcą uczyć się na drugim czy kolejnych kierunkach studiów, bo to tylko może służyć rozwojowi naszej ojczyzny, mówiąc górnolotnie, a tak bardziej przyziemnie rozwojowi indywidualnemu każdego studenta to po prostu służy. Ale wracając do tego smaczku, już okazało się, że student pierwszego roku studiów, który przystąpi do drugiego kierunku, czyli do studiowania na drugim kierunku, i tu kuriozum, proszę Państwa, będzie musiał zwracać, jeżeli nie uzyska odpowiednią ilość punktów ECTS na koniec roku akademickiego, będzie musiał zwracać określoną ilość środków finansowych, które rzekomo zostały poniesione przez państwo na jego edukację, mimo tego, załóżmy, że ten kierunek zaliczy. No to już jest kuriozum, które właściwie jest karaniem studentów za to, że garną się do wiedzy. Jest tam jeszcze wiele innych zapisów, które generalnie powodują obniżenie poziomu szkolnictwa wyższego. Tak można by było powiedzieć. Jeżeli chodzi o wymogi kadrowe, na przykład na uczelniach, zastępowanie doktora habilitowanego dwoma doktorami albo zastępowanie doktora dwoma magistrami, no to jest takie pójście na skróty, pójście na ilość, nie mające nic wspólnego z jakością. Jeżeli chodzi o Polską Komisję Akredytacyjną, obniżenie wymogów uczestniczenia w pracach tejże komisji, czyli zatrudniania na przykład do doktora, no jest również zagraniem, które nakazuje bić na alarm, bo jeżeli doktorzy, z całym szacunkiem do rzeszy doktorów w Polsce, ale będą kontrolowali w ramach Polskiej Komisji Akredytacyjnej i oceniali wyższe uczelnie, no to moim zdaniem coś tu jest nie tak. Mamy odpowiednią ilość profesury, mamy odpowiednią ilość doktorów habilitowanych, którzy w tak poważnej instytucji, wydaje mi się, bardziej by się sprawdzili, przy całym szacunku do rzeszy doktorów. Czy to jest właśnie w tym względzie suwerenna decyzja każdej wyższej uczelni. To ona ma w ramach informacji na stronach internetowych poinformować o tym, jak to wygląda dobór tych punktów ECTS, jakie są kryteria i w oparciu o jaką wysokość, ilość, krótko mówiąc, tych punktów taki student będzie uprawniony do tego, żeby już dostać ten upragniony drugi kierunek, czy niestety, tak jak ten pierwszak, zwracać za studiowanie na drugim kierunku na pierwszym roku. A co z kierunkami, na których te punkty STS jeszcze nie mają jakiegoś odnoczenia tak naprawdę, bo dostane są z góry po prostu przedmioty?
No, tutaj nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi na to, dlatego mówię, że ta ustawa jest w dużej mierze niedopracowana. W ogóle na bardzo wiele pytań w czasie i prac podkomisji, i prac tych nagłych, strażackich prac podkomisji, i w czasie prac komisji nie uzyskaliśmy odpowiedzi, tak jak wiele odpowiedzi również nie padło na pytania w czasie wysłuchania publicznego, o które zwracaliśmy się jako klub, ażeby środowisko akademickie miało możliwość również w ramach tego publicznego wysłuchania wypowiedzieć się. Ja się zastanawiam tylko nad jednym, bo bardzo, bardzo mocno aktywny był KRASP w czasie w ogóle prac nad założeniami do projektu i w pewnych momentach opinia KRASP-u, czyli konferencji rektorów, zdawała się opinią czy propozycją o wiele dalej idącą, jeżeli chodzi o odpłatność dla studentów w ogóle, nie tylko za drugi kierunek studiów, ale również za pierwszy kierunek studiów. W związku z tym, no, powiedziałbym, praca nad tym projektem była bardzo pouczająca, jeżeli chodzi w ogóle o ogólną wiedzę na temat środowiska akademickiego, a więc bardzo pouczająca, ale też powiedziałbym niekomfortowa, dlatego że przy tak poważnej ustawie należy naprawdę dać sobie więcej czasu, ażebyśmy nie wypuścili przysłowiowego knota, bo naprawdę oceniać nas będzie środowisko akademickie, oceniać nas będą studenci. I tych studentów po prostu przy tym, co się szykuje dla nich, to tych studentów już mi dzisiaj szkoda.